wiadomość. Od kumpeli. Dzisiaj o północy zaczyna się dwudniowa imprezka halloweenowa? Idealnie! Marcelek, to powiesimy na oknie. Okej. Okay. Toperka. No, a te skrzaty są ekstra. No, świetne są, nie? No. Cukierek albo fikus. Fikus. Oletka, chodź! Co? O co chodzi? No chodź, pomożesz nam stroić dom na Halloween. Nie, teraz nie mam czasu, muszę iść sobie zrobić kawę i wyszkołać się na imprezkę. No na jaką imprezkę? Na imprezę dwudniową, halloweenową. Co? Dwa dni oszalałaś? No w życiu, nie puszczę cię. Tak myślałam, to sobie sama pójdę. No na pewno nie na dwa dni, no nie przesadzaj. Co to dwa dni? O co chodzi? Lenka chce iść na imprezę halloweenową dwudniową. Na imprezę dwudniową? W życiu, nie ma szans. I tam mnie nie powstrzymacie. Zwieję. Słyszałeś to? Słyszałam właśnie, no i jak ją powstrzymać? No nie wiem, no. Nie uśmiecha mi się siedzieć całą noc i pilnować, żeby nie uciekła. Ciszy. Co? No bo usłyszy i będzie kombinować. Aha. No i nie mam rady. Nie mam już dosyć siedzieć całą noc. Co ty? Coś nie musi wymyślać. Nie wiem. Coś tam zwiskują. Tata tak i tak mnie nie dopilnuje. Na bambusie. Lalka, rodzice! Jak zamkniemy dom, to ona ucieknie przez okno. To już tak robię nieraz. No dokładnie. Wiem, wiem. Co? Zablokujemy jej kartę. Bankową. Tak. Nie kupi nic, nic nie zamówi z online, żadnego tam jakiegoś Ubera czy taxi i pieniędzy nie wyciągnie z bankomatu. On nie ma gotówki. Blokujemy. Okay. Blokujemy jej kartę i... To jest super pomysł. Okej, okay, jeszcze teraz makijaż, poprawi nam bardziej halloweenowy i lecę. Okej, okay, gotowa. A teraz muszę zamówić Ubera i lecę na imprezę. Co? Twoja karta została zablokowana? To na pewno sprawka rodziców. Zablokowaliście mi kartę, tak? Tak! Zablokowaliśmy tę kartę. To teraz ją odblokujcie! No nie, bo jedynie to powstrzymacie przed tą dwudniową imprezą. Aha, dobrze. Jeszcze tego pożałujecie. Kiedy ona w końcu przestanie się buntować? Muszę coś wymyśleć, żeby się zemścić. No i zdobyć kasę. Dobra, poszukam jakichś pomysłów na internecie. O, to jest ciekawe. Zrobimy im tutaj niezły bałagan. Okej, na internecie widziałam, jak to zbudować, a potrzebne rzeczy tata ma w garażu. A few moments later. Zapas amunicji jest bardzo duży. Cześć, Roxy. Wiecie co? Ja chyba muszę iść, wiecie, gdzie król chodzi piechotą. Oj, Marcelek. Zostaliśmy sami. Tata prędko nie wróci. No. Idę na górę, dobra? Na górę, na górę. Psikus na Halloween! Co ty ten kawałki? O, oszalałaś! Lenka! Co ty robisz? Co to za pomysł w ogóle? Zabraliście mi kartę, to macie za swoje. To jest takie fajne. Nie, Marcelku, to trzeba posprzątać. Lenka, miałaś nam pomóc w dekoracji, a nie robić bałaga. Mam tego dużo więcej. Lenka, przestań! No, to nie jest fajne! Lenka, przestań już! Co mówisz? Żebyś chyba nie słyszę! Proszę, macie dekoracje! Dole, dole, daję ci dym! Co
świetne urządzenie! Marcele, ledwo tady, trzeba ją jakoś powstrzymać! Ja już nie nadążę! Super. Nie no, wiesz co, przesadziłaś. A teraz lecę zbierać cukierki. Chyba zbierać ten papier. Nie. No nie. I gdzie tata jest? No bo ty możesz mnie zobaczyć w domu. Ale ekstra. Co tu się stało? Lenka. Marcele, pomóż zbierać. Czas na zbieranie cukierków i kasiurki, a jak nie, to psikus. Babcia na pewno jakąś kasiurę będzie mieć. Okej, idziemy zadzwonić do drzwi. Co jest? Chyba muszę mocniej podzwonić. Kto taki niecierpliwy? O, Lenka! Cukierek albo psikus! Dobrze, Lenusia, zaraz przyniosę ci cukierki. Super, a masz może jeszcze jakąś kasiurkę? O, Lenusia, wszystkie pieniądze straciłam na cukierki. Tyle dzieci chodziło. Nic nie masz? Może została mi jakaś dyszka? Nie no, ja potrzebuję więcej, jakoś 200. Nie, nie, tyle to nie mam, absolutnie. Babcia, ty chyba ściemniasz. Pewnie rodzice do ciebie zadzwonili, żebyś nie dawała mi żadnej kasiury, tak? Nie, Lenka, naprawdę, coś ty, nie kłamałabym cię. Naprawdę, tylko mi ta dyszka została. Babcia, nie pogrywaj ze mną, albo będą te 200, albo psikus. Lenka, rób jak chcesz, ale nie mam pieniędzy i nie dam ci. Dobra, a więc psikus, nie bez swojego Halloween. Co się z nią dzieje? Taka zbuntowana, no naprawdę. No to psikus. Się chyba nigdy nie znudzi. Ale piękne drzewo halloweenowe. Jestem z siebie taka dumna, jestem mistrzynią psikusów. Okej, ostatnia rolka w okno i spadam. Zaczęłaś to 5 tysięcy. Co za hałasy? Ona tam czuje pieniądze. Ja. Słyszałeś coś? Coś jakby w okno uderzyło. Nic nie słyszałem, może to sobie wzorze. Nie, nie. To było na zewnątrz. Muszę sprawdzić.
co tam się dzieje? O nie! Chodź szybko, musimy iść na dwór. Co tam jest? Co się stało? Chodź zobaczysz, chodź szybko, nie uwierzysz. Chodź szybko. Co tam się stało? Co tam się stało? Co tam nie się nawet zmieniało? Nie wiem, co tam było słychać w ogóle. Co tam się w ogóle stało? Moje drzewa. Co moje to? Krzewy. Co tu się stało? No nie. To pewnie psiku z Lenki. Jak tak mogła? To diablica. Dzwoń do Mariusza. Dobra, idę po telefon, idę zadzwonić. No nie, tyle roboty. Kiedy ja to posprzątam? Kiedy ja to co zrobię? Do północy mi zejdzie. Wieczór już jest, zimno. Ojejku, jejku. Ale te dzieci to mają pomysły. Jak ona to zrobiła? Jak to zrobiła? Czym to tam? Jak sięgła? Jak to narzucała tak wysoko? Co? W tej godzinie? Halo? Co? Co zrobiła? O nie. Dobra. Co się stało? Z kim rozmawiałeś? No nie uwierzysz. Lenka u babci Eli. Całe jej krzewy ulubione. Wszystko jest w tym papierze. Wszystko. Mają mnóstwo sprzątania. No serio tak zrobiła? Nie, no naprawdę. Nie no, powiem ci, że musimy jakoś się odpłacić. My jej zrobimy Halloween. Co tutaj tak ciemno? Światła nie działają? Dziwne. Dobra, włączę szybko latarkę. Co się dzieje? Czemu jest tak pusto? Czemu światło w ogóle nagle przestało działać? Halo? Halo? Jest tu kto? Nie rozumiem, gdzie się wszyscy podzieli? Halo? Halo? Wróciłam! Co to za napis? Wiem, co zrobiłaś? Ale o co tutaj chodzi? Co tutaj się w ogóle dzieje? Halo? Jest! Jest światło! Taki psiku za Halloween! Leka, ale jak ci myślę, to miałaś taką minę! Chyba jest lepiej, bo tak było do ręki, a tak tylko za leka wzięliśmy. Dokładnie, ale Marcel widział tak lepiej wszystko. Udało się? Tak! Yeah. No dobra, przyznaję, udało wam się, to było serio niezłe. Widzisz, nie trzeba się buntować, lepiej się przyłączyć do rodzinki i razem się bawić. Chodź Lenka, przywieź się i idziemy zbierać cukierki. Pewnie Marcelek, piona. Jak widzicie, nie warto jest być zbuntowanym i pamiętajcie, że ten filmik to tylko taka parodia. Ja tak naprawdę nie jestem zbuntowana i nie zachowuję się, tak? To był tylko taki po prostu sketch. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe halloweenowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa, pa! Pa!